Mamo, kupiłem, jak mi kazałaś, smalec zapałki, chleba ćwiartkę. Pani cukierka mi jeszcze dała, potem na drodze znalazłem kartkę. Wiesz, mamo, że ja czytać potrafię, lepiej niż Antek, Staszek i Paweł. W klasie najlepiej znam ortografię, lecz te litery są zbyt koślawe. Może to, mamo, jest list od taty, przez pana listonosza zgubiony, przy torach obok bielonej chaty, gdzie mieszka zawiadowca zgarbiony. Oddychasz ciężko i drżą ci ręce, gdy czytasz, na Syberię nas wiozą. To nie od taty, on z robót w Niemczech wróci na pewno, gdy miną mrozy. Dzieci na powrót ojców czekają, ale ojcowie nie wracają. Wojną objęty świat to w końcu mało bezpieczny czas dla ojców. Tata na pewno szczęśliwie przeżył, co dzień na stacji na niego czekam, a tam widziałem naszych żołnierzy w pociągu, który przybył z daleka, z wybitych, zakratowanych okien, spod swych wojskowych czapek patrzyli zmęczonym i przerażonym wzrokiem. Oni tę kartkę pewnie rzucili. Tak, to jest kartka od nich, z wagonu, a wiatr ją poniósł z torów na drogę. Wiem, tym żołnierzom nie można pomóc, jadą na wschód hen, gdzie zimy srogie. Trzeba pomodlić się za tych ludzi, których sowiecka władza zabiera daleko, aby nie mogli wrócić tam, gdzie 50 poniżej zera. Dzieci na powrót ojców czekają, ale ojcowie nie wracają. Wojną objęty świat to w końcu mało bezpieczny czas dla ojców. A my dowiemy się wkrótce, mamo, że tata umarł w Stutthofie z głodu. Ty po raz drugi nie wyjdziesz za mąż i będziesz płakać w noc bez powodu. Po latach znajdę w twoich szpargałach kartkę z pociągu, wrócą wspomnienia. Nie pojmę, po co ją zachowałaś, ale to będzie już bez znaczenia. Dzieci na powrót ojców czekają, ale ojcowie nie wracają. Wojną objęty świat to w końcu mało bezpieczny czas dla ojców.